pewno prawa nie można się bać. Ja chociaż jestem doktorem prawa i wiele lat swojego życia poświęciłem na oswajanie tego prawa, to też muszę powiedzieć, że z kolei z praktyki prawniczej mogę potwierdzić, że unikanie prawa, czy też zaklinanie rzeczywistości, że powiedzmy lepiej się trzymać od prawa z daleka, raczej rodzi problemy niż powiedzmy pozwala ich uniknąć. Dlatego szczerze mówiąc, ja zawsze radzę, tak jak, nie wiem, chociażby w wielu sportach, lepiej jest zacząć uprawiać dany sport z trenerem, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tak sądzę, że zwłaszcza przy zaangażowaniu dużej ilości czasu czy środków finansowych, wtedy kiedy mogą powstawać jakieś ryzyka prawne, zawsze lepiej jest skonsultować się na początku z prawnikiem. Dobrze jest zrozumieć, jakie są zasady tej działalności, czego unikać, jakie są granice. Proszę się nie bać prawników. Jest wielu fantastycznych prawników, którzy z sercem i z otwartym umysłem też chętnie pomogą tym, zwłaszcza innowatorom, tym, którzy szukają nowych, ciekawych wyzwań. Są to kancelarie, które w ramach swojej działalności pro bono, które chcąc budować swój wizerunek, ale także oddawać coś społeczeństwu, żeby pokazywać też taką dobrą twarz zawodu prawnika, chętnie właśnie oferują pracę swoich prawników pro bono, bez wynagrodzenia, a nasza organizacja właśnie stara się łączyć tych potrzebujących z tymi, którzy oferują tę pomoc. W szczególności w tych sprawach innowacyjnych, w tych właśnie pionierskich, gorąco polecam także takie programy jak nasz, bo oczywiście trzeba powiedzieć, że programy tak zwanych clearing house, to jest też angielski term, bo angielska terminologia, bo rzeczywiście ta idea przyszła też do nas ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. I tego typu programy właśnie pośrednictwa pomiędzy zawodowymi prawnikami a NGO-sami istnieją też w wielu krajach na świecie, a w krajach common law w szczególności. I dlaczego mówię, warto zwrócić się do właśnie tego typu programów jak nasz? No, dlatego, że oferujemy tutaj wsparcie naprawdę świetnych fachowców. I to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni, którzy nie tylko w swojej działalności pro bono, ale właśnie w tej działalności gospodarczej, w tej, której działają na co dzień, mają często do czynienia z przedsiębiorcami, też innowatorami, też poszukującymi, prawda, z projektów nowoczesnych, wchodzącymi na nowe pola, co wiąże się i z prawem autorskim, i z patentowym, i z nietypowymi umowami. To są wszystko rzeczy, które rzeczywiście warto skonsultować z najlepszymi fachowcami. A co dodatkowo warto dodać, to także dla tych prawników jest szczególnie ciekawe i jest dla nich atrakcyjne. Oni chętnie się też angażują właśnie w pomoc innowacyjnym, nowatorskim przedsięwzięciom. Jakiego typu można pomocy się spodziewać? To jest pełen wachlarz, to znaczy od spraw najprostszych związanych z rejestracją organizacji, z jej tworzeniem, z pozyskiwaniem podstawowych dokumentów i jakby rozpoczęciem tej działalności, a skończywszy na problemach, które oczywiście w trakcie często się pojawiają. To są kwestie związane z umowami, to są kwestie związane z konfliktami też powstającymi na bazie z kolei, czy to grantów, środków, które się rozlicza, które oczywiście mają też swoje uwarunkowania i obostrzenia. I tutaj często też może dochodzić do jakichś nieporozumień, czy też po prostu
niedopatrzeń. Także tych spraw jest całe mnóstwo. Naszą rolą jest też to, aby odpowiedniego prawnika znaleźć, aby dopasować fachowców do zapotrzebowania. Nie ma sztywnych kryteriów. Przede wszystkim to kryterium, o którym powiedziałem na wstępie, czyli pomagamy organizacjom pozarządowym. Nie pomagamy w sprawach indywidualnych osób, chyba że jest to, powiedzmy, kwestia znowu osoby fizycznej, która inicjuje pewną organizację, czy też w ramach tej organizacji spotyka się z problemami prawnymi. Darmowe wsparcie prawne można uzyskać w tej chwili w wielu krajach świata. Przede wszystkim, jeżeli zaczniemy od tego, o czym na początku mówiłem, czyli od samych klinik prawa, to jest to tak naprawdę program, w których w tej chwili już jest rozpowszechniony na całym globie. Więc od przede wszystkim tych krajów z kultury anglosaskiej, gdzie te poradnie prawne są na właściwie wszystkich wydziałach prawa. Tak, myślę, że w następnej kolejności byłaby Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie rzeczywiście tych poradni jest bardzo dużo i to w szczególności też za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, na Białorusi, Rosji. Ale także tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, tak jak powiedziałem, na Węgrzech, Czechach. Więc tych poradni pomagających osobom indywidualnym przede wszystkim należy szukać na wydziałach prawa. To jest jakby taka najprostsza wskazówka. Natomiast jeśli chodzi o programy tak zwanych tej grupy clearinghouse, i ten clearinghouse właśnie polega na tym, połączeniu potrzebujących z tymi oferującymi pomoc, z tym, że ten clearing jako taki związany jest z koniecznością sprawdzenia tej sprawy, zapoznania się z nią, tak żeby jak najlepiej zaadresować te dwie strony, które mają się spotkać. I te z kolei organizacje, instytucje, które się tym zajmują, znowu najlepiej są rozwinięte w systemie anglosaskim, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Jak poszukiwać w internecie takich organizacji? To jest poprzez stronę takiej organizacji, która przez lata zajmowała się promocją, tworzeniem sieci tego typu programów, a nazywa się Public Interest Law Initiative. Obecnie zmieniła nazwę na Public Interest Law Network i stąd skrót pilnet.org. I na tej stronie na pewno można znaleźć listę organizacji, które tego typu programy prowadzą. Zapraszam oczywiście na stronę centrumprobono.pl. Na stronie można znaleźć formularz, na którym wypisuje się dane swojej organizacji oraz problem, z którym się organizacja mierzy i w którym chciałaby znaleźć wsparcie. Także są tam oczywiście dane kontaktowe na naszą fundację, na nasz program Centrum ProBono. W razie jakichś pytań, wątpliwości oczywiście można skontaktować się z koordynatorką programu i gorąco zachęcamy zarówno do kontaktu z nami, jak i z naszymi partnerskimi organizacjami, bo tak jak mówiłem, jest ich w tej chwili już bardzo dużo w Europie i na świecie. Gorąco zapraszamy do współpracy.